Przed Wami skrót finałowego meczu 29. Draft Campu w Brodnicy. Zobaczcie pojedynek Bostonu oraz Oklahomy w rytmie tego funky beatu od Cartera. Drużyna Bostonu nie zapowiadała się na finalistę obozu. Przegrali pierwsze 3 z 4 spotkań i z początku można było pomyśleć, że nie wejdą nawet do ćwierćfinału. Ekipa prowadzona przez trenera Macieja Wołyńca złapała rytm gry w drugiej części sezonu i po kiepskim starcie zwyciężyli ostatnie 3 spotkania, zajmując ostatecznie 4. miejsce w tabeli. W ćwierćfinale pokonali rozstawionych z numerem 5 Golden State, ale w półfinale dokonali czegoś wielkiego. Wygrali z niepokonaną Atlantą, która szturmem po kolei pokonywała wszystkie drużyny 29. Draft Campu. Oklahoma z kolei od samego początku grała bardzo dobry i równy basket. Po serii 6 zwycięstw z rzędu doszło do meczu OKC z Atlantą i wtedy to właśnie ci drudzy zakończyli sezon niepokonani. Do czasu spotkania z Bostonem. Od pierwszych minut meczu finałowego ekipy grały punkt za punkt. Prowadzenie zmieniało się co chwila i w pierwszej połowie ciężko było przewidzieć, kto ostatecznie wyjdzie obronną ręką z tego pojedynku. Po 2 kwartach OKC prowadzili 24-22. W 3 kwartę wchodzimy z przytupem. Blok od Wiktora Kałeckiego dodał całej drużynie OKC ogromnej mocy, bo różnica zaczęła się od tej pory coraz bardziej zwiększać. Agresywne wejścia pod kosz, dobra gra wysokich, dobre podania bezpośrednio do wysokich pod koszem i bezpardonowe wejścia wzdłuż linii dały w pewnym momencie aż 12-punktową przewagę Oklahomy. Boston mieli owszem swoje momenty, ale nawet gdy zaczęli powoli odrabiać straty, to były to tylko krótkie zrywy. Max Stadler, 6 pick tego draftu, zaliczył monstrualne double-double, 24 punkty i 18 zbiórek. Jakub Kołakowski dorzucił od siebie 14 oczek, a żeby tego jeszcze było mało, rozgrywający OKC, Wiktor Kałecki i Jakub Hudak zrobili małą szkołę rozdawania piły, notując odpowiednio 6 oraz 8 asyst. Po stronie Bostonu dwucyfrową liczbę punktów zdobyli jedynie Maksymilian Frydrysiak i Tymoteusz Podracki. Ciekawostką jest to, że Boston próbowali nadrabiać straty, oddając tonę rzutów za 3 punkty. Jak to mówią, jeśli trójką walczysz, to od trój giniesz. Bo 4 trafione rzuty na 16 prób to nie jest do końca dobra statystyka. Dla porównania, Oklahoma grała zdecydowanie bardziej oldschoolową grę podkoszową i w całym meczu oddali tylko jeden niecelny rzut za 3. Nie przeszkodziło im to jednak w zwycięstwie. 65-50 dla Oklahomy i to oni zostają mistrzami 29. Draft Campu w Brodnicy. To jednak nie pierwsze złote medale dla części graczy OKC. Trener drużyny Aleksander Kajka ma za sobą 3 kampy i 3 finały, z czego 2 już wygrał. Całkiem dobra statystyka. Jakub Kołakowski i Wiktor Jezusek wygrali razem mistrzostwo Draft Campu w zeszłym roku, natomiast dla Maxa Stadlera to również 2. złoty medal. Gratulacje! Czas na nagrody dla najlepszych oraz najbardziej wyróżniających się graczy 29. Draft Campu. Najlepszym obrońcą zostaje Kuba Hudak z Oklahomy. Zawodnikiem, który dokonał najwyższego postępu w stosunku do pików w drafcie, został Adam Soprych z Atlanty.
Nagroda najlepszego playmakera wędruje do rąk Eryka Gąsińskiego z Houston. Najlepszym graczem podkoszowym zostaje Igor Fiedosiewicz z Utah. Najlepiej punktującym 29 draft campu zostaje Filip Ostrowski z Atlanty. Najbardziej wszechstronnym graczem campu okazał się Witold Węgliński z Utah. Ale najważniejsza z nagród, najbardziej wartościowy gracz 29 draft campu okazał się nim Dawid Sobkowiak z Atlanty, który oprócz statuetki MVP otrzymuje także specjalną nagrodę ze sklepu Kicks. Gratulacje dla zwycięzców oraz dla wszystkich uczestników za świetnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że widzimy się na następnych draft campach. Do zobaczenia! I'm